I hej 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 wam wszystkim serdecznie, witamy Was na kanale Szereg Wiecie co macie robić? To do dzieła. Oczywiście miło będzie, byście zostawili przynajmniej komentarz, czy ewentualnie łapeczkę lub zadali jakieś pytanie do moich widzów, a dokładnie chodzi o owiadę, bo zapomniałem sprecyzować w ostatnim odcinku. Dzisiaj nietypowo, bo jesteśmy jak to widać na fotografii, w pełnym miejscu. Ale do czego będę dążył dalej? To kilkanaście sekund dla mojego widza, który jest dzisiaj z nami. Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Miło i cieple. Oczywiście chyba poznajecie jego głos, a może nie. To jest nas, jak to się mówi, specjalny widz, ale to już jest inna historia. Dobra, do rzeczy. Będziemy dzisiaj rozmawiać fajny temat. Już wam mówię. O zdolności do czynnej służby w naszych grach Czyli o co chodzi w skrócie? Tutaj dlatego zaprosiłem kolegę, bo to jest wyższa szkoła jazdy. Zmniejszono jak to się mi wymagania na orzeczenia, czy w ogóle kategorii. Może taki prosty, prosty przykład od razu Wam dam, czy ewentualnie zapytanie do kolegi. Myślę, że nasza, będącinie, jakieś, powiedzą jakieś, jakieś rozmowie. Co myślisz na temat właśnie zmniejszenia progu? Tak? kategorii, właśnie zmniejszenie tych progów chorób, żeby dostać do kategorii A w naszych grach rolepiningowych, czyli w armii 3 oczywiście. Hmm. No, na pewno to jest dosyć ciekawy temat, jak w porównaniu kontekst w ogóle kontrast, porównanie do tego, jak ja pamiętam, jak. Jeszcze ja miałem swoje przygody z tymi ludźmi, co tam orzekali. I czy to będzie lepsze, czy gorsze raczej w praktyce? No, na pewno pamiętam, że dużo ludzi właśnie zostało odrzuconych tak naprawdę przez głupie powody, które nie rzutowały na tak naprawdę jakość, czy w ogóle typ człowieka. I musiały się naprawdę dosyć długo czasami boksować, żeby zostać przyjętymi, więc yy, może coś to da, że jednak zmniejszą te wymagania. Ja tam nie jestem, wiadomo, lekarzem, to nie mogę się aż tak wypowiedzieć, mhm. czy to jest dobre, czy złe, albo co dokładnie, na co to wpływa, więc aż tak nie chcę się tutaj, wiadomo, wyłączać. No ale dobra, stwierdzasz się. To jest z tego, co na razie zapoznaliśmy się. W najbliższym czasie właśnie, właśnie te progi wymagań zostały zmieszone. Ja nie mówię tutaj czasami mówić prawdę taką sytuacji, że na czasami z błahych, błahych powodów zostają przyznane im kategorie D, P, L, czy tam jakieś inne całkowicie kategorie, które powodują, że nie mogą grać, ale zarówno. Hmm, Takich podstaw na razie idziemy, bo decyzja była zawsze administracyjna w 14 dniach. W tej chwili mają 7 dni. Myślisz, że jest to dobre? Bo dla mnie, jeżeli robią coś na szybkiego, to nie jest to dobry pomysł, chociaż to jest tylko popatrzenie się na świstek i stwierdzenie, czy jest zdrowy, czy nie, tak? No to dla mnie też, nie oczywiście takie wprowadzanie czegoś na szybko, na hura, nie będzie mądre i nie było mądre, ponieważ jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, jest taka właśnie piramidka, jeżeli chcemy, żeby coś było szybko i dobrze, to nie będzie tanio. A jeżeli chcemy, żeby coś było szybko i tanio, to nie będzie dobrze. A nie zrobić coś szybko i tanio. Więc no, zadam moje się skończy. Ale nie myślisz, że to, żeby... Jak zawsze powtarzam, pieniądze to pieniądze. Jak to ostatnio było na live, powiedziane, rozmawialiśmy, więc zapraszam na live'a z kierunką, bo to było niedzielne. Ale do czego dążę? Czy to nie jest powod... następna taka przyczyna, którą oni robią, cholera. Nie mamy ludzi, to zmniejszamy próg do takiego stopnia, że po prostu będziemy brać wszystko, co leci. Jak to moja żona powiedziała, bez obrazu, oczywiście, dla nikogo, to jest tylko sarkazm, nawet wezwał takiej bez nogi. będzie się czołgać, jak będzie uciekał. Eee, trochę to zmieniłem, ale tutaj nie nieważne. Dochodzimy do, dochodzimy do takiej sytuacji, że to nie jest taki Powód jeden, że dlaczego zmniejszyli ten próg, o tak można powiedzieć, żeby coraz więcej osób grało w nasze gry? To wydaje mi się, że nie podlega dyskusji. Pierwszy lepszy człowiek będzie tak naprawdę wiedział, jak co jest przyczyną, bo raczej trudno będzie uwier uwierzyć w to, jak się powie po prostu, że rają tak z dobroci dla tych uciśnionych. Ludzi, którzy stali odrzuceni, to jest jakieś głupie urzucenie. No nie, no to jest jednak obudźmy mi się, to jak realia są jakie są, brakuje ludzi i są te marzenia o stworzeniu wieloliczebnej e, army, no to tutaj no jednak powód jest dosyć hmm. wyraźny i jasny. Nie trzeba niestety, nie trzeba z chyba mydlić oczu. I, czy nie lepiej było po prostu powiedzieć to wprost, że tak robimy? Ja powiem tak, tylko szybko anegdotkę, oczywiście, z mojej historii. Kiedyś ja pamiętam, jak ja się starałem i chodziłem, co można powiedzieć, systematycznie do te badania lekarskie, żeby być pełnoprawnym członkiem rop I kiedyś mnie komisja, jak to się stawiła, nie już kategorię, tylko orzeczenie o tak zwanej zdolności. I stwierdziła, że mam dwie dziury w zębach, więc mnie eksterminują z tego progu, bo miałem dziury w zębach, a nie mogło, a w teorii nie był to powód do stracenia tak zwanego badań lekarskich na tę kwalifikację, co ja posiadałem, ale mogło być. Najlepsze to jest może, ale do tego może to za chwilę wrócimy. I to jest faktycznie głupota, jak ty sam na sam na powiedziałaś. powiedziałeś odcinka, przepraszam, że no jest to takie czasami błaha, błahe sprawy, które zostały ludzie wyeksterminowane i, i nie wiadomo dlaczego. Wiadomo, że wszyscy lekarze biorą się na wykaz chorób i jakieś tam schorzeń, jak to ja mogę powiedzieć ładnie i, i tak bardzo politycznie, wszyscy się kierują. tak? Ale ja pamiętam właśnie jak z tymi zębami miałem. Miałem dwie, dwie dziury w zębach. Baba powiedziała bałni, przepraszam że no niestety pan straci swoją kategorię, jako pan tam ma, bo pan ma dwie dziury. Dla mnie to było przerażające. Musiałem szybko wtedy działać, bo oczywiście pamiętajmy, do takich pisma mamy 14 dni na odwołanie się. I dla mnie było nie do pomyślenia, że przez te takie dwie dziury, tak? Tutaj fajny powiedziałeś przykład, że może być błacha z przyczyna, może być całkowicie nawet niezależne od tego, tak? Tutaj mówimy o na przykład chorobach cywilizacyjnych, tak. Najlepszy taki temat jest. Choroba cywilizacyjna jest to, że praktycznie wszyscy to mamy, ale albo nie, nie jest to, jak to można powiedzieć takim roplinigowym graczem załączone, lub wyłączone, tak? To jest to takie choroby, nie? Jak chce się ze mną zgadzasz. Tak. No są, so, jak na przykład cukrzyca, albo czy w tym stylu. Bo w teorii to wszyscy... Niektórzy na pewno mówią, że no, sorry, ale naprawdę nie damy rady. Tak, no ale. Dochodzimy do tego, żeby już, jak zachęcają ludzi od pieniędzy do szybkich awansów w tej chwili, nawet w dwa tygodnie, w trzy tygodnie, zapraszam na odcinek, czy na tunel Live. Yy, I innych parametrów, teraz dochodzimy do sytuacji, że jeszcze tym bardziej zmniejszają ten próg. Tak? No do takiej sytuacji doszliśmy. Więc w tej chwili osoba, która yy, ma lekkie stworzenie, będzie się cieszyła, bo. Yy, dostanie się, tak? Przypominamy sobie taką historię, u mnie o tatuażach była kiedyś historia, zrobiłem z tego odcinek, czy tatuaże powoduje eksterminowanie, odrzucenie takiej osoby z kategorii i rzucenie na przykład kategorie E czy D. E, oczywiście ja to powiedziałem, oczywiście dwuznacznie, że to wszystko zależy od interpretacji lekarza, ale tutaj um, przypomniało mi się druga, druga ciekawostka i muszę to niestety powiedzieć i słyszeć odzew, mojego kolegi. E, wie, że jest taka, ja dopiero teraz zauważyłem, kategoria D jest, nie? No tak. No i przeczytam Ci no. tej chwili definicję, ja się po prostu przeraziłem, ale to jest tak samo, bije do, do niedzielnego live'a. Przeczytam Ci oczywiście to kategorię, oczywiście proszę o słuchanie mnie z zrozumieniem. Niezdolny do czynnej służby, tak? W czasie pokoju. Z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla Wartu Tanks. Ja, yeah, Rozumiesz to? Bo ja to nie obrażam oczywiście graczy Wartu Tanks, bo do nich, jak wiecie, szanuję ich. Ale teraz dochodzimy. Czy to jest równouprawnienie? No, no w sensie może inaczej. Między słowami przyznali, że gracze World of Tanks to tacy bardziej ułomni są. No może, ułomni, może. Nie, tutaj pamiętamy naszych live z na temat majorów bo to jest właśnie, no, ich osób bardziej ułomnych, bo chodzi o, pamiętamy, majorów, które niestety trolują. Ale tu jest całkowicie inna sytuacja. Przeczytałem tutaj, sami się zastanówcie, czy to jest ok? W końcu dla mnie gracz, który gra w World of Tanks, no jest, no, może według przepisów, nie przepisów. Według mnie, no, nie jest zawsze pełnoprawny, bo przebył bez przepisów, nie jest pełnoprawnym członkiem naszych wysp, czy tam Army 3. No, ale niektórzy uważają inaczej, no ale z tym podpunktem kategorii D, to ja już całkowicie mi ręce opadły i stwierdziłem, idę chyba grać w to tanks. Bo zawsze oh. będę zdolny. Ja. Bo naprawdę, żeby go dostać w kategorię jeszcze niższą, czyli naprawdę E, to trzeba by się już naprawdę postarać, naprawdę, żeby ją dostać. Bo kategoria E to jest tak już całkowicie inna historia, całkowicie inna stan umysłu, jak to mogę powiedzieć ja. Hmm. Dzisiaj takie... No tak. Mhm. no tak, potwierdzam po prostu. Bo musimy też przyznać, że niektóre choroby, no na przykład, no bez obrazu się, dla mężczyzn, zanik jajka, niech tak będzie, żeby tak politycznie było. Kiedyś to eksterminowało i stwierdzali, że nie, taka osoba nie może być pełnym prawnym członkiem roll gier militarnych. W tej chwili, no, prawdopodobnie przejdziecie. No, to jest ten plus, co było na początku live'a, że no czasami parodicie całkowicie niezależne od zdrowia, tym bardziej podobne. No, ma być taka osoba wysterminowana, powiedzieć nie, pan się nie nadaje. Chociaż tutaj nasz kolega na pewno też się przyzna, co się w tej czym martwicie? Po pierwsze, i tak więcej osób odchodzi na czym? Na rozmowie. Bo stwierdzają, że rozmowa, czyli tak zwane badania, psychologiczne oczywiście mówię, tam więcej osób zostaje niestety wyeliminowanych z naszych gier, bo stwierdzają, że taka osoba nie może niestety mieć na posiadaniu swojej własnej jednostki wiadomo broni. No, być, że... to jest mhm. no tak, tutaj mieliśmy pewne osoby z, z gier wortu Tanks. Na live'ach jest artylizacja, więc chętnie zapraszam. Gdzież tam poszukajcie sobie tytułach. I taka osoba faktycznie nie powinna mieć tej jednostki broni, bo robiła zagrożenie dla siebie i dla osób postronnych. A to jest trochę inna, ale to jest całkowicie inna historia, więc zapraszam na live'a. Lub na inne materiały. Chwila dla Ciebie, naszego kochanego widza, który dzisiaj jest. Eee, kurczę, co ja mogę powiedzieć? Pijcie dużo wody, bądźcie zdrowi. Szanujcie mamę i tatę. Subskrybujcie. Subskrybujcie, oglądajcie, komentujcie. Inne Do materiały. Naszego... Do następnego odcinka, tak? Tak, tak, tak. Oczywiście. I dzisiaj przypominamy... Czytajcie opis. Gadamy o grach komputerowych. Wasza interpretacja mnie nie rusza. Dziękuję. Trzymajcie się. Hej. Pa pa.